Ukochana Matko naszego Pana Jezusa Chrystusa i Matko nasza, godzina pelu gromadzimy się u Twoich stóp, by wyrazić wdzięczność za to, że nieustannie czuwasz nad nami. Ty jako pierwsza misjonarka Kościoła zawiedziła całe swoje życie Panu Bogu, pokładając głęboką ufność słowa zwiastowania anielskiego: oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Po Twojej odpowiedzi, oto ja, służebnica Pańska, niech się stanie według Twojego słowa, Twoje życie stało się misją, mocy Ducha Świętego dała światu swojego pierworodonego Syna, Jezusa Chrystusa. U progu Adwentu, kiedy Kościół przeżywa czas radosnego oczekiwania, Ty, Mario, stajesz się dla nas przekładem wiary i pośrednikiem między Bogiem i nami. Mario, gwiazdo ewangelizacji, Twoja misja jest misją Kościoła, bo Kościół z natury jest misyjny i każdy z nas na mocy Chrztu Świętego uczestniczy w głoszeniu światu, że Jezus jest Panem historii i naszym jedynym Zbawicielem. Dzisiaj u stóp Twojego wizerunku stoją misjonarze i misjonarki, cały lud Boży, księża, siostry zakonne, świece, którzy pragną modlić się w intencji misji, szczególnie w tę noc, na czuwaniu. Członkowie papieskiej Unii Misyjnej i obecni wierni pragną prosić o rozwój misji Kościoła, by coraz więcej braci i sióstr było gotowych, by iść aż na krańce ziemi i głosić Ewangelię tym, którzy nie znają Chrystusa. Dlatego pokornie prosimy Cię, Mario, o dar nowych powołań, bo bez zaangażowania ludzi nie będzie głoszona Ewangelia. Pośród obecnych tu w Kaplicy Jasnogórskiej polecamy szczególnie nowi misjonarze i nowe misjonarki, którzy Centrum Formacji Misyjnej Episkopatu Polskiego wybierają się za kilka miesięcy do różnych krajów, by nieść światu pocieszenie i nadzieję. Wiemy, że tam, gdzie posłani są misjonarze, panują trudne warunki życia, niesprawiedliwość. Toczą się wojny. Dlatego prosimy o dar wiary i odwagi za tych, którzy w tym momencie znajdują się w takiej sytuacji. Szczególnie prosimy o dar pokój dla Ukrainy. Słowa błogosławionego Pawła Manny, założyciela papieskiej Unii Misyjnej, cały Kościół dla całego świata, wyrażają wymiar misji Chrystusa, do której włączony jest każdy ochrzczony. Duch Święty przynagła do głoszenia wielkich dzieł Bożych. Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdyby nie głosił Ewangelii. Tymi słowami świętego Pawła prosimy o dar mocnej wiary, bo wiemy, że może ona się umacnia, kiedy jest przekazywana doświadczeniu łaski i radości. Jasnogórska Matko, powiedziamy się wszystkie instytucje zgromadzenia misyjne w Polsce i na świecie, szczególnie pracowniku Dyrekcji Krajowej Papieskiej Dzieł Misyjnych, na czele obecnego sekretarza generalnego ojca Aniuena, członków Komisji Episkopatu Polski do spraw misji. Klęcząc u Twoich stóp, ukochana Matko, polecamy też chorych, którzy ofiarują swoje cierpienia za zbawienie świata. Zakonne siostry klauzurowe, nieustannie na zwór świętej Teresy z Lisieux, modlący się za tych, którzy daleki kraja w imię Jezusa Chrystusa odważnie głoszą Ewangelię. Święta Teresa z Lisieux, doktor Kościoła i patronka misji, pisała: dla mnie modlitwa to porew serca, to proste spojrzenie ku niebu. To okrzyk wdzięczności i miłości, tak w doświadczeniu, jak i w radości. To coś wielkiego, nadprzyrodzonego, co powiększa moją duszę i jednoczy mnie z Jezusem.
Czym jest modlitwa dla nas? Ile jest w niej prawdziwej wiary? Z tego świętego miejsca polecamy Ci, Mario, wszystkie dobrodziejów, dzięki którym możemy przekazać dobro materialne jako pomoc w brakach i niesprawiedliwości, jakie ich otaczają. Nie zapominamy również o klerykach, przygotowujących się do święcej kapłańskiej, seminarii decyzjalnych i zakonnych. Prosimy za nich, aby w czasie formacji pogłębili wiarę i jeszcze bardziej otworzyli się na potrzeby Kościoła na świecie. Zawierzymy Ci też, Matko, tych, którzy duchowo są z nami dzięki mediom, włączeni w naszą wspólną modlitwę. Dzisiejsze rozważania apelowe poprowadził ksiądz Luka Bowia z papieskich dzieł misyjnych pochodzących z Włoch. Dziękujemy za to rozważanie. Obecni są wśród nas pielgrzymi, którzy dzisiaj przybyli na Jasną Górę. Wśród nich kościół domowy z Torunia. Obecna jest wśród nas Schola z Leśnej Podlaskiej. Dziś na Jasnej Górze miało także miejsce spotkanie Komisji Maryjnej Konferencji Episkopatu Polski. Obecni są uczestnicy rekolekcji Bractwa Korony Królowej Polski. Adwentowy Dzień Skupienia przeżywali dzisiaj diakoni stali, jak również modlili się członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, pielgrzymka rolników ekologicznych, pielgrzymka animatorów ruchu rodzin nazaretańskich. Dziś nocne czuwanie na Jasnej Górze poprowadzą członkowie papieskiego dzieła misyjnego, jak również 15. Grupa Niebieska warszawskiej pierwszej pielgrzymki. Stojąc u tronu jasnogórskiej Pani, kończąc kolejny dzień, wchodząc w czas Adwentu, pragniemy naszą modlitwą otoczyć cały Kościół Święty, aby zawsze był gotowy na powtórne przyjście Chrystusa. Polecamy Ojca Świętego Franciszka, modlimy się za polski episkopat, za księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, obecnego wśród nas księdza arcybiskupa Wacława. Dzisiejszą modlitwą ogarniamy także księdza biskupa Szymona Stółkowskiego, który w dniu dzisiejszym miał ingres do katedry płockiej. Modlimy się za archidiecezję gnieźnieńską, dziś za parafię Witkowo, w której przebywasz, Matko, w wizerunku swego nawiedzenia. Prosimy za cały nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem. Polecamy jasnogórską wspólnotę ojców i braci Paulinów. Prosimy raz jeszcze o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Polecamy naszą ojczyznę. Polecamy intencje nas zgromadzonych tutaj w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu. Wśród intencji, które mamy w naszych sercach, prosimy w 50. rocznicę ślubu Barbary i Romana Kaczmarczyk oraz ich dzieci. Polecamy księdza Marka Niewęgowskiego w 50. rocznicę urodzin, a także prosimy o cud uzdrowienia z choroby nowotworowej dla 5-letniego Stanisława Wentyka. Odmawiamy tajemnicę radosną Różańca Świętego, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,
Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dios te salve Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Shalom lach Miriam melat hachaset Adonai mach peruchat banashim uvaruch peribitnech Yeshua. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Maria losa kotond in gracia mokonzia zalina jo. Abenisi joiam boia basi banso, abenisim pe Jezum wanawa jo. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, mon Dieu, ta mère, je suis Père, si Salamu Maria, umecea neema, błana junawa, a me barikiła, kulikowa na łakewotę, ne Jezum załatum bolaka me barikiła. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dołącz szczególnie Tobie, Mario, polecamy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Apelowej za pośrednictwem naszego Radia Jasna Góra. Polecamy wszystkich dobrodziejów naszego sanktuarium i klasztoru, tych, którzy wspierają nas swoją modlitwą, swoimi ofiarami. Polecamy Tobie sprawę pokoju na Ukrainie. Polecamy intencje tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę, wołając: pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj. Księdza arcybiskupa Wacława prosimy o udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa. Po raz kolejny przekonujemy się, że Matka Boża Jasnogórska jest poliglotką i potrafi przetłumaczyć każdy język wypowiedziany i ten ukryty w sercu, a nawet dialekty misyjne, szepcząc do ucha Chrystusowi, czego nam brak. Dlatego na progu tego Adwentu prośmy ją jako Matkę niezawodnej nadziei o spełnienie się tej nadziei, którą Duch Święty rozlewa w naszych sercach. A dziękujemy również Bogu za spełnioną nadzieję i wygraną Polaków na Mistrzostwach Świata. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.